I tym optymistycznym akcentem. No dobra. No. Kto by pomyślał, że to dla mnie wiesz? Niemiecko. Tak. Dobra, nie pogrążam się dalej. Tak. Przerywasz cały czas. Właśnie to ona mówi właśnie, że mniej gada ostatnio. Wiedziałem. No dobra, no ulubiona nie wiem, ale na przykład zawsze mówili, że chciałbyś mieć ten sportowy, znaczy Porsche, ale 911 czy tak? Bardzo zawsze mi się podobało Porsche. Nigdy jeszcze nie miałem tego auta, ale uważam, że są bardzo fajne auta. Arbus może? Jeszcze jedno? Mhm. Mogę się mieć tylko arbuza. Nie mam pojęcia, borówki? Jabłko, zdecydowanie. I arbuz. Jabłko? Tak. Przecież ty nie jadasz dużo jabłek. No dobra, okej. Okay. Skoro ulubiony, od jutra kilogram będzie wjeżdżał dla Marcina. Borówek też nie. Tak, ale ogólnie arbuz najbardziej. Ja na przykład w ogóle nie jem arbuza. Ona nie jem w ogóle arbuza, ja z dziećmi, jak jest sezon letni, jemy to kupują non-stop, nie kupują żadnych innych owoców, tylko tony arbuzów. Jeszcze takie zimne z lodówki. Najlepsze. Może nasz pierwszy taniec? Perfekt? No, ale jaka? No i autobiografia to tylko i wyłącznie możesz. Inny jest. Płynne, coś płynnego. Alkohol jakiś, czy normalny napój. A do końca życia, okej, okay, no to nie, to się nie spina. No to nie wiem, Marcin pije dużo wody, pije dużo coli. Coli pije dużo? Tak. Kiedy pije dużo coli? Pijesz dużo coli. Uwielbiam pić mineralizowaną wodę i lekko gazowaną, mineralizowaną. Tutaj to się poddaje bez walki, bo nie wiem, nie mam pojęcia, która jest ulubiona. Wiesz co, taką najfajniejszą książkę, jaką czytałem, to jest biografia Cruyffa. Andrzejka nawet nie jest Cruyff. To jest coś związane z piłką nożną. O, brawo! Akurat, brawo, wiesz, tak. Już będąc z tobą wiem, ale pewnie jakiś Niemiec. Holender, byłaś blisko. No mnie oczywiście. Nie byłaś na pierwszym miejscu. Dzieci i Angelika. Naprawdę? Zrobiłbyś nam takie coś, żebyś nas zabrał? Już jedź sami na bezludną. Ulubiony aktor? Mhm. To jest bardzo trudne pytanie, bo Marcin ogląda bardzo dużo filmów, telewizji w ogóle, więc... Czy masz jakiegoś aktora, który jak ma nowy film, to idziemy zawsze do kina? Nie. Strzel. Javier Bardem. Whittaker. Piłkarzem. Ale byłaś blisko. Trenerem? O. Na pewno kimś scoutem? Nie. Chciałbym pracować w kanale sportowym. A tak, rzeczywiście. Nie muszę się wywalić na najprostszych pytaniach. Tak właśnie będzie. Marcin w wolnym czasie co najbardziej lubi? Jeździć na rowerze. Jeździć na rowerze? Strzelałam! No to Tatry Zakopane, tamte rejony. Bardzo lubię góry, więc dla mnie wymarzonym zawsze kierunkiem jest Zakopane.